tym zadaniu musimy ustalić, jaki ma środek oraz promień okrąg o zadanym następującym równaniu. Żeby to zrobić, na początku przypomnimy sobie, jak wygląda równanie ogólne okręgu, a ma ono następującą postać x minus a w nawiasie do kwadratu plus y minus b w nawiasie do kwadratu równa się r kwadrat. No i równanie zapisane w taki sposób, gdzie oczywiście a, b oraz r to są jakieś konkretne liczby rzeczywiste, ma środek w punkcie s o współrzędnych x-owej równej a, y-owej równej b, no a promień tego okręgu jest po prostu równy r. W związku z tym nasz okrąg o zadanym następującym równaniu ma odpowiednio literki a. A równą minus 5, a równa się minus 5, ponieważ gdybyśmy minus 5 podstawili pod a do tego wzoru, to będzie x minus minus 5, czyli w rezultacie otrzymamy x plus 5 dokładnie tak jak w tym nawiasie. Teraz ustalmy, ile musi być równe b w naszym przypadku. B jest równe po prostu 9. Jak pod b podstawimy 9, to otrzymamy tutaj y minus b, czyli dokładnie tak jak tutaj. No i jeszcze obliczmy, ile musi być równy promień. R kwadrat musi być równe 4, to może nawet tak napiszę. R kwadrat w naszym przypadku musi być równe 4, czyli promień musi być równy 2. A w związku z tym szukany środek okręgu wyznaczamy tutaj z literek a i b. Stąd wynika, że s jest równa, współrzędna x-owa jest równa minus 5, a y-owa 9, promień jest równy 2, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.